Tak jak wspominałem wcześniej, Algol jest jedyną postacią w grze, która ma dwie wersje Critical Edge'a i w tym momencie Devil miał 200% paska, zadał trochę więcej niż zazwyczaj. Dużo, dużo więcej. Devil nie złamał. Teraz odbywają, wrócimy do tabliki przegranych. Strzał z dupy i 2-0 w tej walce dla Bogana. Poczekamy do Teleekspresu. Nie bez powodu część osób ze sceny Soulcalibur uważa, że Algol powinien być spanowany. Jest niestety bardzo, bardzo mocną postacią. Być może wymagać będzie balansującego. Niemniej Bogdan szybko się adaptuje, wyrównuje, jest 1-1. Planszę bić. Po każdej walce plansza jest losowana. Mamy 3 tysięcy do wydania. To jest bardzo nie zmienia tych środków.
Mimo wszystko stara, z tą kaliberowa szkoła wygrywa. Yeah!